Jesteśmy teraz na korcie polskim, na drugim półfinale błyskawicznego turnieju deblowego 81. międzynarodowego turnieju tenisowego Rozenhof Dare Cup. Wiemy, że pierwszego tabeka wygrała para właśnie ta na pierwszym planie, lubańska, Michał Bodziony i Łukasz Król. Jaki wynik jest teraz, zaraz się spytamy. A grają przeciwko Markowi Gontarzowi z Lubinia i Fabianowi Majkowskiemu. I spytamy. Michał, jaki wynik? 3-1 dla Was. Ok, dziękuję. Czyli 1-3 podaje. Fabian na Łukasza. Ojej. Już tutaj próbka pierwszego serwisu, ale w siatkę. Drugi agresywny. A jak szczeli sobie tutaj. 4-2. Michał na Marka. Lubań na Lubin. Łako. Chyba nie. Brawo. Fabian przyznał piłkę dobrą. I 5-2, czyli 2-5. 2-5 podaję. Za chwilę piłkę meczową. I Michał z Łukaszem wystąpił w finale. O, też dobry serwis. No, tak jak widzieliśmy, ładnie się Fabian zachował. Przyznał serwis Michałowi. To nie może tu serwować! Nie może! Wenn 4-1 steht, dann nicht diese Seite. Aber ich habe gehört, 4-1 steht. Ach so, gut. Nein, ist falsch. Nein, es ist doch falsch. 4-1 ist 5. Linke Seite, nicht rechte. Linke. Also der Philipp schlägt auf dich auf. Ja. So. Sorry. Jakieś małe nieporozumienie się wkradło. A tu mamy już poszło. Koniec meczu. I w finale wystąpi para Michał Bodziony